Siemanko, z tej strony Węgar, a to już, o Jezu, aleścinka. A to będzie siódmy już, jak dobrze pamiętam, odcinek naszej serii Let's Play Dark Souls. A w tym odcinku zaczynamy w troszeczkę innym miejscu, jak widzicie, bo zaczynamy tutaj zaraz na początku. A dlatego, że chciałem wam pokazać, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, tutaj można sobie zeskoczyć na ten murek, później gdzieś tutaj na dół, powiedzmy, whatever. I mamy całkiem przyjemny skrót, omijający całkiem sporo duchów i nie tylko. W stronę Czterech Króli. Tutaj tego typa sobie zaoramy. A ja tutaj generalnie troszeczkę już czyściłem. Tutaj na przykład za ścianką tam jest jeden ten rycerz. I za nim jest skrzynka, w której jest normalnie grudka tytanitu. Dobra, ukaramy go za to machanie łapą w naszym kierunku. Tutaj widzicie, zginąłem wcześniej. No to bez większego. O, grudka. To jest fajna sprawa. Tu zginąłem wcześniej, dlatego że się zagapiłem troszeczkę. Tam w środku jest rycerz generalnie, który zaraz po nas przyjdzie. I tutaj gdzieś w ścianie jest też duch, który przeważnie się pojawia mimo wszystko. Czasem się zdarza, że. O, właśnie. O, nawet dwa są, kurwa. To już gruba sprawa, ja myślałem, że jest tylko jeden. No ale dobra. Także mamy te dwa duszki. Czy jest tu coś jeszcze? Jest. Uff, dobra. Jeszcze duch jeden? Co jest, kurwa? Skąd te duchy się tu biorą? Bez kitu. Tutaj nie pamiętam, co było w skrzynce, ale jest tu skrzynka. Słyszę jeszcze jakiegoś ducha chyba. Łatwy do pokarania typ. Są tu jeszcze jakieś duchy? Nic nie widzę. Tutaj generalnie jest znak wyzwania. Chyba Wiedźmy Beatrice czy coś takiego. Także wydaje mi się to warte zapamiętania. Dobra, teraz tak, musimy założyć sobie pierścień przymierza. To musimy pozdejmować, żeby się dobrze rolowało. Dokładnie. Bo ten pierścień Havela mimo wszystko dużo nam daje, wbrew pozorom. Tutaj musicie pamiętać, że jak tu wejdziecie, to duchy i tak mogą wlecieć za wami, więc to jest ważne, żeby pamiętać. Tam ktoś tupca na zewnątrz, ale to akurat nie ma znaczenia. Zobaczymy, jak nam pójdzie walka z czterema królami. Ktoś coś do mnie pisze, ale to nie teraz. Zobaczymy. Generalnie mam wyłączone ten. Wyłączone połączenie ze Steamem zupełnie, jeżeli chodzi o grę. Dobra. Nic nie widzę póki co. Dobra. Generalnie boję się, bo oni mają taki jeden spierdolony atak. O kurwa. Co to się stało? Puść mnie, typie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, nie? Fuck. Nie wiem też ile mam. Jak to się. Jezu, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie zupełnie na to zareagować, bo. Nie widzę, jak ten typ jest daleko ode mnie. I idzie drugi, o. To w ten sposób to działa, no dobra. I znowu. Dobra. Jak się będzie kręcił, to spierdalam. Dobrze, że drugi nie podchodzi póki co. Aha. Okej. Okay. To komplikuje sprawę. I pewnie jeszcze się zrespi trzeci za niedługo i czwarty. Aha, dobra. O, już jest trzeci za mną. Shit.
Zastanawiam się, czy czterech króli jest podatnych na jakiś żywioł. Tutaj nie będziemy oczywiście robić cięcia, bo to nie ma większego sensu. To jest tylko kawałeczek drogi. Zastanawiam się, czy są na coś podatni. Bo z tego co widzę, na prąd tak niekoniecznie. Muszę się nauczyć ich ataków, bo przeważnie jak grałem, to wyglądało to tak, że byli na dwa hity. Każdy z nich, w sensie, tam dostawał 2-3 hity góra z mojej kostki plus 15 i to było tyle. Natomiast teraz nie jestem w stanie kosy używać. Nie mam też za bardzo dobrych broni. Możemy spróbować walki halabardą, ale nie wiem, czy to ma jakiś większy sens. Ten młotek wydaje się całkiem spoko. Zobaczymy, no popróbujemy jeszcze raz. Jak to nie zadziała, wtedy będziemy kombinować. Powiem wam, że pierwszy raz w życiu ten atak łapiący zauważyłem. W sensie pierwszy raz coś takiego mi się w ogóle stało, co nie? No ale tak jak mówię, wcześniej miałem zupełnie wyjebane na tą walkę, bo jakoś nigdy nie sprawiała mi ona żadnych trudności. Tam wiadomo, zginęło się może z raz czy dwa, ale tak to generalnie to szło cyk cyk i jazda, nie? A tutaj też wam właśnie pokażę, że ta droga, którą pokazałem, jest bardzo, bardzo szybka, jeżeli chodzi o walkę. Jeżeli chodzi o dojście do czterech króli, prawda? Tutaj jest jeden duch. Tu jest drugi. Wypadło coś? Ni cholery, dobra. No i tu już jest tutaj, no nie? Skaczemy od razu na dół. Tam można po tym murku, czy można od razu na sam dół, whatever w zasadzie. Tam dostaniecie troszeczkę więcej obrażeń chyba, jak skoczycie od razu na dół, ale to tyle. No chciałem go pokarać i chuj. Co mi z buta wywalił? Dobra. No przyznam, że takiego hita to się nie spodziewałem. To zlurujemy na zewnątrz. No już słyszę tu ptanie. Gdzie z tymi girami? Lol. Dobra. Ten duch też tu leci? Bo nie wiem, czy muszę czekać, żeby... O, dobra. What the... Dobra, wiecie co? Wbiegniemy tam po prostu w cholerę i do widzenia. Nie będziemy się bić ze wszystkim. Tu ptanie już prawda słychać, ale to tam jebać. Tutaj generalnie w ogóle można skoczyć od razu na dół, nie biegać po tych schodach, natomiast ja mam kilka przeżyć pod tytułem skaczę i rozbijam się o platformę, która jest kawałek niżej i zabijam się po prostu. Więc... Po prostu te wystające krawędzie, co macie, nie? No to zdarzyło mi się paręnaście razy w nie uderzyć i zginąć. Tak wiem, głupie, ale tak serio było. Tam są moje dusze, ale to po chuj mi one w sumie. A to może tam będzie resp. No właśnie. Nie, tylko nie rzucaj mi... Kurwa. Powiem wam, że to jest strasznie... problematyczne, bo ja nie jestem w stanie wyczuć, jak daleko to leci ode mnie, no nie? Fuck. Pi. No zginę zaraz, jak tak będzie. Wracaj, szmato, bo ciebie muszę zabić. Nie wiem, gdzie ten puls leci. Czy on leci, kurwa, po mnie, czy o co chodzi? Dobra, zablokujmy to. O kurwa. Leciał po mnie. Dobrze wiedzieć.
Dobra, zrobimy tu cięcie, ja zaraz do was wrócę, od razu na miejscu. Okej, okay, jesteśmy już z powrotem. Dajmy się ustabilizować obrazowi. Super. I zapieprzamy na cztery króli. Generalnie powiem wam, że sprawdziłem sobie tam, jak to tam z odpornościami stoją cztery królowie. I powiem wam, że no kurde, są podatni na prąd. Są podatni na prąd, są podatni na ogień. Więc tak troszeczkę powiem dziwnie. Że takie, no znaczy, no nie, no dobra. Hity wchodzą całkiem spore, to po prostu wydaje mi się, takie moje małe odczucie, że ja po prostu jestem zjebany i nie umiem walczyć. Jeszcze jedno piętro niżej. Ja też nie umiem skakać. Nie umiem w ogóle dużo rzeczy robić, ale się staram. To się chyba też jakoś liczy, nie? Moje dusze są tam. Jeszcze? Dobra, weźmy sobie najpierw tarczę. O Jezu, to zadaje obrażenia nawet po tej chwili. Ten puls musimy jakoś przyjąć, albo go. Dobra. Dobra. Nie wiem, gdzie jest drugi z tych króli. Zginąłem. Już wiem, gdzie jest drugi. I wiem, gdzie jest trzeci nawet. Dobra. Mogę to jakoś kurwa. Wiecie, jaki jest problem? Ich może się zrespić tylu, że będzie ich kurwa czterech. A ja gówno mogę z tym zrobić, jak tylko ich zabijać. No i chuj. Okej, okay, zaraz kolejne podejście. Okej, okay, jestem już z powrotem. No zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że się uda. Może jakoś. Powiem wam. Nie wiem za bardzo, jak to rozegrać. Jestem troszeczkę nieskillowy. Troszeczkę. Jestem bardzo nieskillowy w zasadzie, bym powiedział. Ze skillem to ja mam dość niewiele wspólnego, jeżeli chodzi o walczenie tutaj. Natomiast powiem wam, że nie miałem. No tak jak mówię, nie miałem za dużej styczności z tą walką do tej pory. Teraz dopiero mam pierwsze problemy, bo gram bez poziomu, tak? Normalnie jakbym grał z poziomem, to ta walka to nie jest absolutnie żaden problem. Ale no niestety. Muszę zginąć paręnaście set tysięcy razy. Żeby ogarnąć, jak tu wyglądają ataki. Tutaj trzeba się uleczyć, bo jest i król. No kurwa, naprawdę ten atak mnie zabija.
Bez sensu. Dobra, próbujemy jeszcze Dobra. raz. Ciśniemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że tym razem jakoś poleci ok. Już podejście, kurwa, nie wiem które, ale. No ciężko, ciężko mi to idzie. Nie wiem, jakoś, wiecie, łapę się cały czas. Jest takie cięcie, takie duże. No, wtedy mnie trafia nawet, jak jestem obok. A co za tym idzie, no, dostaję niezłego wkurwa. Bo mimo, że atak został zrolowany, tak, to i tak jestem nim, kurwa, trafiony. Możemy już puścić, szmato. Chciałem się uleczyć i się zabić. Gdzie jest drugi? Tam. Jeszcze jedno uderzenie w tą mgiełkę. Pamiętajcie, że jak bijecie czterech króli i oni się już rozpadają na kawałki, to jak bijecie tą śmieszną mgiełkę, która jest po nich zostaje jeszcze przez chwilę, to też zdajecie obrażenia całkowite. Temu pełnemu zdrowiu paska. Pełnemu zdrowiu paska. Kurwa, jak to brzmi. To jest. Najgłupsze wytłumaczenie, jakie kiedykolwiek zrobiłem do czegokolwiek. Żyje. Kurwa, no. Wiedziałem, że to zrobi. Musiał to zrobić. Dobrze, siadło. Mamy pierwszego lorda. We got this. Mamy ognisko. Właśnie sobie przypomniałem, że nie możemy go użyć. Dobrze się na to złapałem, bo w dwójce można, tutaj nie. Więc spieprzamy. Dobra. Możemy zdjąć pierścień przymierza w końcu. Nie pamiętam, jaką wam podawałem kolejność, jeżeli chodzi o bossy. Natomiast. Boże, co ja bym chciał teraz zrobić? Bla, 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 bla. Nie wiem. Zróbmy Sifa. Zróbmy Sifa. Dojdziemy sobie pod archiwa i w tym odcinku to wystarczy. Boże, jakoś tak. Powiem wam. Nic nie daje mi tyle radości, jak fakt, że po pierwsze podoba wam się ta seria, a po drugie, że wow, jestem w stanie zrobić coś takiego. W sensie, ja generalnie jestem, jeżeli chodzi o takie gry jak ta, nie jestem zwolennikiem takiego hardcore, jak teraz odpierdalam. Natomiast, no hej. Coś chciałem dać od siebie, więc postanowiłem, że możecie popatrzeć, jak się kurwa użeram z tą grą. Zwłaszcza, że samo przejście tej gry sprawiło mi nie lada trudności, pamiętam, za pierwszym razem.
Już nie mówię o tym, co się teraz odpierdala, bo to jest totalny kosmos. Czy ja dobrze idę w ogóle? Tak, archiwa, no to tak. To archiwa musimy ogarnąć, czyli musimy się dostać do Anor Londo. O Jezu, tam są trzy dziki na wejściu. Dobra, mamy ile człowieczeństw? 15. Po drodze się jeszcze pewnie coś znajdzie. Easy, damy radę. Najlepsze jest to, że niezależnie od tego, gdzie pójdę, za każdym razem wszędzie dostaję takie same baty po ryju. W sensie, nie ma taryfy ulgowej pod postacią levela, nie? Zawsze jest tak, że przyjdę i zawsze dostanę te same obrażenia. Jak coś mnie one-hitowało, to mnie zawsze będzie one-hitować. Z jednej strony to jest ciekawe, bo wymaga ode mnie absolutnie perfekcyjnego rozegrania wszystkiego, co robię. A z drugiej strony jest to skurwiałe, bo może się stać coś takiego, że spierdolę jeden ruch przez przypadek i do widzenia, nie? No ale spoko. Mamy jednego lorda z głowy. Pozostało nam w zasadzie tylko trójka. Sif, a Izalith, czyli łoże i Nito, o Jezu. No tak, jeszcze Nito. Nie byliśmy w ogóle w katakumbach, ale to. No, strzelaj. Nie strzelasz, to ja cię strzelę. Z niego zawsze coś wypadało. Jak chodziłem do Anor Londo, wypadało z niego strasznie dużo odłamków i części balderskiego setu. Co mnie dość dziwiło, bo całkiem wysoki drop rate na takim mobie pojedynczym, no ale w sumie. Z drugiej strony mnie to nie dziwi. Bo wysoki drop rate na pojedynczych mobach, które ciężko jest farmić, jest w miarę tam zrozumiały, no nie? Aczkolwiek, no ja po prostu tyle razy już tędy biegłem, że ani szkoda mi to liczyć. Zrobiłem w ogóle butelkę Estusa na +3, tak w międzyczasie, jak przechodziłem koło strażniczki, to mi się przypomniało, że mam duszę strażnika. Więc ją wykorzystałem po prostu. No i i tyle chyba w sumie takich ciekawych rzeczy. Już widzimy cel naszej podróży. Archiwa. Jestem ciekawy, jak ja to sobie tam poradzę. W tych śmiesznych archiwach. Siema, śmieszku. O, jeszcze odskakujesz do tyłu. No to. Wyjebongo. Top, 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 top. Potrzebujesz człowieczeństwo. Nie wiem, czy chcę próbować walczyć z tymi dzikami teraz. Chyba nie. Dobra. W tym odcinku to będzie tyle. Może będzie krótki, może nie. Nie wiem, ile tam powstawiam tych walk. Bo troszeczkę mi na tym zeszło. Zależy mi na tym, że odcinek wszedł jeszcze dzisiaj. Także dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, co sądzicie o tym, jak odszumiam dźwięk i czy dźwięk jest w miarę dopasowany, bo wcześniej nie robiłem tego, tylko nagrywałem dźwięk razem z filmem. Teraz robię to osobno, żebyście mieli lepszą jakość dźwięku. Także dzięki Wam za oglądanie. Na razie i cześć!